tvpodkarpacie.pl. Strażaków Państwowej Straży Pożarnej Sanoku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pracuje, zatrudnionych jest 71 strażaków, w tym dodatkowo 3 pracowników cywilnych. W 2014 roku Państwowa Straż Pożarna interweniowała 1043 razy. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 61 jednostek OSP, w tym 16 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Te jednostki są bardzo prężne, dynamiczne i co roku są dofinansowane z budżetu Skarbu Państwa, Komendanta Głównego. W tamtym roku była kwota 159 tysięcy złotych. Takie najważniejsze zdarzenia. W 2014 roku, 15-18 maja, akcja powodziowa, ponad 132 zdarzenia, głównie na terenie gminy Zagórz i również gminy Sanok. Wypadki, masowy wypadek, tutaj tragiczny, w Zabłocach, 21 wrzesień, 2 osoby zmarły, 11 osób poszkodowanych. Wybuch gazu w Zagórzu, 16 sierpnia, następnie pożar budynku w Nowosielcach, tam też jedna ofiara śmiertelna. Nasi strażacy z Komendy Powiatowej brali udział w działaniach w Bośni i Hercegowinie. Nasz samochód jeździł i 2 strażaków, głównie akcje wypompowania wody z terenów podtopionych. Również z racji tego, że mamy samochód z HDS-em MANA, który jest 2-letnim samochodem, braliśmy udział z polecenia Komendanta Głównego pomoc humanitarna na Ukrainie. Również 2 strażaków brało tam udział. Prowadzimy szkolenia na poszczególnych gminach. Tutaj nie będę wymieniał, bo w sprawozdaniu jest to dokładnie podane, ale średnio szkolimy około 120 strażaków. W tamtym roku zostało przeszkolonych z zakresu szkolenia podstawowego. Również szkolimy i bierzemy udział w ćwiczeniach międzynarodowe, można tak powiedzieć, w tamtym roku również gmina Zagórz wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa, ćwiczenia, w którym brał udział komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Nadzorował, patrzył, jak te ćwiczenia na terenie naszego powiatu przebiegają. Nasza komenda bierze również udział w różnych rodzajach, rywalizuje w różnych rodzajach sportów, od nurkowania poprzez tenis stołowy, piłkę halową, siatkówkę, sport pożarniczy. Jest to potrzebne, żeby strażacy byli sprawni i mogli nieść pomoc. Przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku działa również Klub Honorowych Dawców Krwi. Rzesza ponad 120 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W tamtym roku ponad 100 litrów krwi klub oddał. Również w tamtym roku gościliśmy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza z delegacją z Ukrainy. Wizytował Komendę Powiatową i jednostkę Ochotniczych Straży Pożarnych w Besku. Zakupiliśmy sprzętu, tutaj nie będę wymieniał, jest to również w sprawozdaniu. Posiadamy 13 samochodów operacyjnych i bojowych. W tym roku, no, dzięki przychylności Komendanta Wojewódzkiego, jest szansa pozyskać następne 3 samochody. Jeden gaśniczy, jeden dla nurków i operacyjno-rozpoznawczy, kwota około 1,5 miliona złotych. Chciałem złożyć podziękowania panu staroście. W tamtym roku została kwota przydzielona 30 tysięcy złotych na potrzeby Komendy Powiatowej. Gmina Zagórz również na potrzeby umundurowania. Pan burmistrz przekazał 12 tysięcy złotych i sprawy te powodziowe, co wymieniałem, 14-26 maj, uszkodzenia sprzętu. Pani wojewoda przydzieliła kwotę na nasz wniosek 35 tysięcy złotych.
W tym roku również planujemy w miesiącu lipcu rozpocząć modernizację powiatowego stanowiska kierowania, bo wcześniej wspólnie razem z pogotowiem ratunkowym pełniliśmy służbę, nasz dyżurny, teraz musimy ten punkt nasz przerobić i mamy zabezpieczoną kwotę również od pani wojewody 30 tysięcy złotych i tak jak powiedziałem wcześniej, lipiec, sierpień dokonamy modernizacji PSK. Na koniec 2014 roku Komenda Powiatowa nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. TV Podkarpacie.pl